Ósmy dzień miesiąca września, środa. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Przed nami pierwszy temat, spotkanie premierów Polski i Ukrainy. Do tego spotkania doszło przy okazji odbywającego się w Krynicy Forum Ekonomicznego. Szefowie rządów rozmawiali o zacieśnieniu współpracy w dziedzinach gospodarki, infrastruktury, energetyki, kultury, a także o kwestiach historycznych w relacjach między obu krajami. Państwa zapraszam do wysłuchania wystąpienia pani premier, prezesa Rady Ministrów, pani premier Beaty Szydło. Dzień dobry. Szanowni Państwo, chciałam jeszcze raz bardzo serdecznie przywitać pana premiera w Polsce, tutaj w Krynicy, na forum ekonomicznym. Bardzo cieszę się, że pan premier był tutaj i wczoraj na spotkaniu grupy V4. Rozmawialiśmy o ważnych kwestiach, które Grupa Wyszehradzka może podjąć współpracując z Ukrainą. I również dzisiaj rozmawialiśmy już o naszych sprawach bilateralnych. Przede wszystkim chciałam pogratulować Ukrainie, panu premierowi 25-lecia i życzyć, ażeby następne lata dla Ukrainy, dla rozwoju suwerennej, demokratycznej Ukrainy były latami jak najlepszymi. Przede wszystkim mam nadzieję, że uda się w bardzo krótkim czasie rozwiązać problemy, które w tej chwili są związane z agresją Rosji na Ukrainę. Życzymy tego bardzo serdecznie i Polska niezmiennie stoi na stanowisku i jesteśmy cywilizowany, państwo, zobacz. I chcemy być ile to się człowiek musi uczyć. Unii Europejskiej i nigdy myślamy, że to nie jest wolna, to suwerenna, demokratyczna Ukraina to jest gwarancja bezpieczeństwa Europy, gwarancja bezpieczeństwa Polski oczywiście. I życzymy tego, żeby ten konflikt wreszcie mógł być zakończony. Polska zdecydowanie opowiada się za utrzymaniem sankcji wobec Rosji. Uważamy, że porozumienie mińskie musi być wypełnione i takie stanowisko będziemy prezentować w czasie szczytu, kiedy będzie dyskusja na ten temat w Brukseli. Rozmawialiśmy też, proszę Państwa, o wielu kwestiach niezwykle istotnych dotyczących naszych współpracy. O projektach, które możemy razem podejmować. Umówiliśmy się na to, że będziemy tę współpracę starali się zacieśniać. Mamy duże pole do realizacji wspólnych projektów infrastrukturalnych, energetycznych. Chcemy wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne. Chcemy budować infrastrukturę, która będzie również nas łączyła. Chcemy prowadzić wspólne projekty w zakresie rozwoju instytucji obywatelskich. Mamy wiele projektów, które możemy realizować, projektów kulturalnych. To wszystko są tematy, które na pewno w najbliższym czasie będziemy chcieli jeszcze bardziej ze sobą omówić, przygotować i wdrażać w życie. Chcę też stwierdzić i powiedzieć, że w tych relacjach, które w tej chwili budujemy ze sobą, chcemy, żeby one były jeszcze lepsze, jeszcze bardziej pogłębione. Polska i Ukraina, państwa sąsiedzkie, ta dobra współpraca jest jak najbardziej potrzebna, konieczna i gwarantująca bezpieczeństwo europejskie, to o czym już wcześniej wspomniałam. Chcę podziękować panu premierowi za zaproszenie mnie również na odwiedzenie Ukrainy, do Kijowa. Myślę, że takie wspólne relacje, umówiliśmy się również, że będziemy starali się zrealizować konsultacje międzyrządowe, są potrzebne. Oczywiście Polska i Ukraina, o czym również rozmawialiśmy, to jest też nasza wspólna historia. Często historia niełatwa, trudna, ale powinniśmy dzisiaj szukać w tej historii, tych płaszczyzn, które nas łączą, powinniśmy tę historię na pewno wyjaśniać, na pewno szukać prawdy, ale budować bezpieczną przyszłość w oparciu o to, że dla nas, dla obydwu naszych państw, wspólne koegzystencja, bycie sąsiadami, dobre relacje są gwarancją tego, ażebyśmy mogli mówić o bezpieczeństwie, abyśmy mogli mówić o tym, że wspólnie razem stawiamy również czoła wyzwaniom, pojawiającym się zagrożeniom, które płyną
od państw, a właściwie od jednego państwa, które w tej chwili próbuje nam wszystkim pokazać swoją siłę. Mam tutaj oczywiście na myśli Rosję. Pan premier wczoraj na naszym spotkaniu grupy V4 zacytował słowa świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego z Tbilisi, który powiedział, że dzisiaj Gruzja, a jutro może inny kraj, w tym również i mój kraj Polska. Odnosił to oczywiście do agresji rosyjskiej na Gruzję. Te słowa okazały się prorocze, bo okazało się, że w bardzo krótkim czasie dzisiaj tym państwem, które padło ofiarą agresora, jest Ukraina. I te słowa pozostają cały czas żywe i w pamięci. I wspólnie uznaliśmy, że musimy zrobić wszystko, ażeby nie dopuścić więcej do takich aktów, ażeby budować pokój w Europie, a jest to tylko i wyłącznie wtedy możliwe, kiedy będziemy ze sobą ściśle współpracować, kiedy będziemy realizować projekty gospodarcze, kiedy będziemy wspólnie budować bezpieczeństwo i kiedy będziemy po prostu budowali dobre relacje pomiędzy naszymi narodami. Chcemy, ażeby Ukraina się rozwijała, ażeby Ukraina proces reform, który rozpoczęła, kontynuowała, zakończyła z sukcesem. Dla Polski Ukraina w Unii Europejskiej to jest ten cel, który chcielibyśmy, żeby został spełniony. Dzisiaj służymy pomocą, służymy wszelkimi eksperckimi projektami, służymy pomocą infrastrukturalną, chcemy realizować wspólne projekty i mam nadzieję, że ta współpraca, o której dzisiaj rozmawialiśmy, będzie w kolejnych miesiącach coraz bardziej się pogłębiała. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że pan premier był na naszym forum ekonomicznym w Krynicy. Drodzy Państwo, wysłuchaliśmy wystąpienia prezesa Rady Ministrów, pani premier Beaty Szydło, po spotkaniu, które doszło pomiędzy premierami Polski i Ukrainy podczas odbywającego się w Krynicy Forum Ekonomicznego. W Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Przed nami kolejne spotkanie. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana wiceprezesa PZU, pana Andrzeja Jaworskiego. Witam panie prezesie, szczęść Boże, gorąco pozdrawiam. Witam serdecznie ojca, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Boże. Panie prezesie, forum w Krynicy Zdroju rozpoczęło się w dniu wczorajszym 26. Forum Ekonomiczne. Ważna dyskusja dotycząca tego, co się dzieje w Polsce, ale także relacji biznesowych, ekonomicznych pomiędzy Polską i krajami także z różnych zakątków całego świata. Tak, rzeczywiście to wydarzenie jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, że w Krynicy zebrało się ponad 3000 uczestników z ponad 50 krajów, ale ważne jest także dlatego, że przyjechali liderzy państw Europy, Unii Europejskiej, którzy chcą mieć inne spojrzenie na to, co się w Europie dzieje i chcą pokazać, że jest inna możliwość rozwoju poszczególnych państw skupionych w Unii Europejskiej, ale także samej Unii Europejskiej. Panie prezesie, mówimy dosłownie o Grupie Wyszehradzkiej, a zatem jakie panaceum, jaka recepta na uzdrowienie Unii Europejskiej? Wczoraj w czasie ważnego panelu, w którym wystąpił premier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz premier Węgier Viktor Orbán, mowa była o tym, że Europa potrzebuje bardzo mocnej zmiany, bardzo mocnego podejścia do wartości, które zawsze powinny być, a nie były, wartościami Unii Europejskiej, takimi jak właśnie sprawy narodowe, jak solidarność europejska, jak to, aby jedna czy silniejsza grupa państw nie rozgrywała
innych państw Unii Europejskiej nie pozwalała się im rozwijać. Ja przypomnę, że na antenie wielokrotnie mówiliśmy w ciągu ostatnich kilku lat o tym, jak poczynania różnego rodzaju urzędników unijnych doprowadzały do tego, że chociażby przemysł morski, gospodarka morska w Europie się zwijała, a tym samym urzędnikom nie przeszkadzało to, aby było bez właściwie żadnej kontroli promocja różnego rodzaju czy całych produktów, czy komponentów kierowana tutaj z dalekiej Azji. Jak mówiliśmy na antenie Radia Maryja o tym, że żadne państwo nie może się rozwijać, jeżeli nie będzie miało swojego własnego przemysłu, czy swoich własnych banków, czy swoich własnych towarzystw finansowych, że pieniądze mają konkretnego właściciela i ten konkretny właściciel tak naprawdę decyduje o tym, co będzie się działo, jakie inwestycje będą powstawać. Panie prezesie, tutaj jeszcze bardzo ważny moment właściwie tej dyskusji, która dzieje się w Krynicy. Powracamy do tej refleksji dotyczącej, mówiącej nawet wprost, że kapitał ma narodowość. Mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju trendami w tych dyskusjach ekonomicznych, które mówiły, że kapitał nie ma narodowości, że to jest rzeczywiście jakaś taka batalia międzynarodowa, różnego rodzaju toczące się sojusze. Tym razem powracamy z powrotem do tej myśli, która mówi rzeczywiście, że kapitał jest związany z danym państwem i z daną narodowością. Dokładnie. I to jest, proszę zwrócić uwagę, to, o czym na antenie Radia Maryja mówiliśmy od wielu lat, czy nawet od kilkunastu lat, i do tej pory było tak, że tego typu słowa były uważane za coś, co nie ma racji bytu. Tutaj liderzy Grupy Wyszehradzkiej, tutaj szefowie wielu spółek europejskich mówią, że jest dokładnie tak, jak było zgłoszone także na antenie Radia Maryja przez ostatnie lata. Bo nie oszukujmy się, ci, którzy mówili, że kapitał jest ponadnarodowy, z reguły robili interes kosztem konkretnych państw, kosztem konkretnych społeczeństw. I dzisiaj, dlatego na początku powiedziałem, że to forum jest inne, jest przełomowe, że po raz pierwszy tak mocno zostało to zaakcentowane, zostało to powiedziane, że jeżeli chcemy się rozwijać, jeżeli chcemy, żeby nasza gospodarka mogła nabrać właściwego tempa, jeżeli chcemy się liczyć na arenie międzynarodowej, to musimy pamiętać o swoich własnych interesach, o swoim własnym kapitale i o inwestycjach, które mogą być robione w taki sposób, aby służyły społeczeństwu, służyły państwu, a nie bliżej nieokreślonym siłom. Panie prezesie, bardzo konkretny mechanizm. Po roku 89 w Polsce wyprzedaż majątku narodowego, łatanie tak zwanych dziur budżetowych, różnego rodzaju haniebne inwestycje podejmowane przez kolejne rządy doprowadziły do osłabienia polskiej gospodarki, a dzisiaj również dzięki temu forum, zaangażowaniu poszczególnych środowisk politycznych, ekonomicznych, gospodarczych, także poszczególnych państw, widzimy, że to był ogromny błąd Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że nie tylko błąd, ale niestety było to celowe działanie, które miało doprowadzić z jednej strony do wywrócenia się gospodarki w Polsce, do tego, abyśmy byli rynkiem zbytu dla towarów produkowanych za granicą, a z drugiej strony do tego, aby tak zwana stara ekipa, ta postkomunistyczna, mogła zrobić interesy swojego życia, mogła przejąć wielki majątek narodowy za bezcen czy za pół darmo, nie patrząc, że dzieje się to kosztem społeczeństwa. I dlatego ta zmiana nastawienia, która jest obserwowana w Polsce od wyborów, od momentu, kiedy mamy nowego prezydenta, kiedy mamy nową panią premier, kiedy zaczynamy w końcu publicznie z podniesioną głową o tym, że mamy realizować nasze interesy narodowe i nie boimy się tego, że chcemy realizować interesy narodowe. Kapitał ma narodowość, o tym już mówiliśmy, ale także ważna i zasadnicza rola spółek Skarbu Państwa, które do tej pory były traktowane także po macoszemu. Nie tylko, że były traktowane po macoszemu, ale były traktowane wielokrotnie jako spółki, które realizowały także dosyć dziwne interesy dziwnych innych spółek o kapitale albo zagranicznym, albo o jakimś kapitale spekulacyjnym, a bardzo często jeszcze kapitale właśnie w tym
postpeerowskim, postkomunistycznym. I ważne jest, że spółki przedstawiają swoje nowe strategie. Ja w tej chwili wyszedłem z prezentacji nowej strategii Polskiej Grupy Energetycznej, które mają właśnie budować zupełnie nową jakość. Jakość, która z jednej strony spółką Skarbu Państwa da możliwość rozwoju, da możliwość naprawdę pokazania się nie tylko na rynku Europy Środkowej, ale na rynku globalnym, a z drugiej strony, że te spółki będą także służyły dla Polaków, będą służyły Polsce poprzez realizowanie ważnych interesów narodowych. I tego także nie wstydzimy się, o tym mówimy z otwartą przyłbicą, o tym mówił minister skarbu Dawid Jackiewicz, że te spółki, które do tej pory były czy traktowały majątek jako swój, dzisiaj mają traktować ten majątek jako majątek całego społeczeństwa, majątek państwa i mają naszemu państwu służyć. I w tym momencie bardzo konkretne pytanie, panie prezesie, jakie zadania stoją przed PZU? Jeżeli chodzi o PZU, myślę, że stajemy się spółką coraz bardziej rozpoznawalną jako spółką polską, nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Ja osobiście jestem odpowiedzialny za rynki zagraniczne. Widzę, jak dobrze jesteśmy przyjmowani na Litwie, na Łotwie, w Estonii, nawet na Ukrainie, ale widzę także, że to, że PZU jest spółką polską, powoduje, że coraz więcej Polaków chce się ubezpieczać, bo widzi tą potrzebę, aby właśnie promować polski produkt, promować i realizować te interesy, które są interesami narodowymi. I to jest bardzo ważne. Mówił także o tym wczoraj premier Węgier, że jeżeli ktoś wstydzi się swojej narodowości, wstydzi się swojego patriotyzmu, wstydzi się tego, że realizuje swoje interesy, to znaczy, że realizuje interesy innych. I bardzo ważny element tej wczorajszej dyskusji, także panie prezesie, to wartości, nasza tożsamość narodowa, ale także i religijna. Te aspekty pojawiają się bardzo intensywnie podczas tych debat ekonomicznych, które dzieją się w Krynicy. Oczywiście. Przedsiębiorca, który jest pozbawiony zasad moralnych, jest pozbawiony podstawowych zasad etycznych, to jest przedsiębiorca, który chce realizować swoje cele kosztem innych. I to trzeba bardzo mocno powiedzieć, że na szczęście spółka Skarbu Państwa nie ma zgody na tego typu funkcjonowanie, ale także, że dla dobra państwa nie powinno być zgody na tego typu funkcjonowanie także firm prywatnych, firmy, które szkodzą, które działają kosztem obywateli, a takie są i nie jest ich wcale tak mało, to są firmy, które tak naprawdę realizują złą politykę i o tym też musimy mówić, bo ktoś, kto jest oszukany, bardzo często traci nawet majątek całego swojego życia. I te afery, które były w ostatnich latach, pokazywały właśnie, że tego typu tworom, tego typu podmiotom bardzo dobrze się funkcjonowało. To oczywiście rodzi wszelkiego rodzaju układy korupcyjne i myślę, że to także jest jakieś takie znamienne, że w tym samym czasie, kiedy jest takie nowe otwarcie na forum ekonomicznym w Krynicy, w tym samym czasie w Warszawie rusza w końcu praca komisji, która ma zbadać jedną z największych, czy największą aferę finansową ostatnich lat, Amber Gold, bo to pokazuje, jak mała, prywatna firma potrafiła zrujnować tysiące polskich obywateli. Panie prezesie, bardzo ważna, istotna sprawa. Polska odbudowała swoje zaufanie w Grupie Wyszehradzkiej dzięki zaangażowaniu pana prezydenta, pani premier. Pamiętamy także były decyzje rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u, które zachwiały funkcjonowaniu Grupy Wyszehradzką w kontekście chociażby przyjmowania kolejnych fal nielegalnych imigrantów i wizja dotycząca także relokacji
której reżyserem jest pani Angela Merkel, ale czy jednak to odbudowane zaufanie i ten solidarny front krajów Grupy Wyszehradzkiej wystarczy, aby pozytywnie Unię Europejską zarazić właśnie tą myślą ekonomiczną, gospodarczą, mówiącą także o tym wymiarze funkcjonowania w kontekście swoich narodów, granic swoich państw i swojej suwerenności? Zarówno pan prezes Jarosław Kaczyński, jak i premier Viktor Orban mówili wczoraj o tym, że jeżeli państwa się jednoczą, jeżeli za konkretnym projektem nie stoi jedno państwo, a stoi tych państw wiele, jeżeli to już nie są dziesiątki milionów obywateli tych państw, to są setki milionów obywateli tych państw, to jest to siła, z którą należy się liczyć. I to zaufanie, które rzeczywiście w tej chwili w stosunku do Polski jest olbrzymie ze strony mniejszych państw Grupy Wyszehradzkiej, to jest zaufanie, którego jestem przekonany nie zmarnujemy. I widzimy to doskonale także w Krynicy, w jakim dużym, nie tylko zainteresowaniem, ale jak dużą nadzieją przedsiębiorcy, przede wszystkim przedsiębiorcy prywatni, podchodzą do tego, co dzieje się w polskiej gospodarce i do tego, jak wizję polskiej gospodarki przedstawia i pani premier Beata Szydło, i pan premier Dawid Jackiewicz, i pan wicepremier Morawiecki. To jest nadzieja na to, że nasze interesy będą naprawdę interesami narodowymi, które będą służyły całej Unii Europejskiej, a nie tylko konkretnym firmom czy konkretnym korporacjom, które realizują, tak jak mówiłem wcześniej, swoje własne interesy, nie licząc się z potrzebami społeczeństwa, nie licząc się z tym, że w konkretnym miejscu żyją konkretni ludzie, dla których bardzo często zła gospodarka, złe decyzje mogą nie tylko, że popsuć warunki życia, ale mogą wręcz doprowadzać do wielu różnych tragedii. Także w Krynicy rozmowa dotycząca sytuacji Unii Europejskiej po Brexicie, panie prezesie. Obywatele Wielkiej Brytanii podjęli decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej. Odchodzi jeden z większych płatników na rzecz Unii Europejskiej, a zatem pytamy się o przyszłość i perspektywy dotyczące przyszłości ekonomiczno-gospodarczej Unii Europejskiej. Myślę, że jednym z ciekawszych wątków tych dyskusji były te elementy, które mówiły, że Brytyjczycy odeszli, czy chcą odejść, dlatego że przywódcy unijni postanowili zmienić te elementy, które były zakładane, kiedy Unia Europejska powstawała. Że to dzisiaj Unia Europejska przez tą władzę, która w Unii Europejskiej dzisiaj jest, niejako zmusiła Brytyjczyków do tego, że wyszli, ponieważ nie chcieli stracić swojej tożsamości. I wiele osób powtarza, czy ma taką nadzieję, że to wyjście to może być obudzenie się właśnie obywateli unijnych, którzy powrócą do niejako tego swojego korzenia, do wartości, które miały być wartościami tworzącymi Unię Europejską, gdzie Unia Europejska miała być organizacją skupiającą państwa narodowe, która miała realizować rzeczy zgodne z nauką chrześcijańską, czego ojcowie założyciele, tak zwani ojcowie założyciele Unii Europejskiej się nie wstydzili, mówili o tym głośno. Jeżeli będzie powrót do wartości, jeżeli będzie powrót do solidarności, Unia Europejska ma szansę być silną jednostką, która będzie pomagała obywatelom mieszkającym w poszczególnych państwach. A jeżeli niestety poszłoby to w innym kierunku, to wtedy może się okazać, że te wyjścia mogą być następne, mogą następne państwa próbować opuścić Unię Europejską i wtedy rzeczywiście stanęlibyśmy w bardzo trudnej sytuacji, zarówno jako obywatele, ale także jako firmy, które funkcjonują na rynku międzynarodowym. I myślę, że ważne jest, powtórzę jeszcze fragment tej wczorajszej debaty, która myślę, że była naprawdę przełomowym wydarzeniem, jak Viktor Orban powiedział, że ma nadzieję, że to będzie wstrząs, który zacznie wszystko naprawiać.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie prezesie, i gorąco pozdrawiam. Bóg zapłać z panem Bogiem. Pozdrawiam serdecznie z panem Bogiem, do usłyszenia. Rozmawialiśmy z panem Andrzejem Jaworskim, wiceprezesem PZU, który uczestniczy w forum ekonomicznym, które odbywa się w Krynicy. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana ministra Adama Kwiatkowskiego, szefa gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, ojcze, witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Panie ministrze, to forum, które odbywa się w Krynicy, stało się przyczynkiem także do podjęcia tematów dotyczących sytuacji Polaków rozsianych w różnych zakątkach całego świata. Odbyła się m.in. debata o polityce polonijnej. Tak, to rzecz nowa. Tu w Krynicy do tej pory takiego forum do spotkania i do rozmów o sytuacji naszych rodaków mieszkających poza granicami Polski nie było. I korzystając z tej okazji, jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować panu marszałkowi Stanisławowi Karczewskiemu, bo to dzięki jego inicjatywie 3 dni trwa w Krynicy dyskusja. Dyskusja, która w jakimś sensie dotyczy Polski, dotyczy 20 milionów naszych rodaków rozsianych po całym świecie. To naprawdę bardzo ciekawe forum i możliwość spotkania się ludzi, często mieszkających w różnych miejscach świata. Dyskusji naprawdę bardzo, bardzo interesującej i ciekawej. Panie ministrze, także ważna sprawa dotycząca powołania Rady Konsultacyjnej. Ta Rada Konsultacyjna spotkała się po raz pierwszy właśnie w Krynicy. Tak, to też ważne, że pan marszałek powrócił do tradycji, do tego, żeby mieć wokół siebie Polaków, którzy będą tworzyć tą Radę, tworzą dzisiaj tą Radę. To, co cieszy, to z jednej strony fakt, że reprezentowane są, można powiedzieć, wszystkie najważniejsze skupiska Polaków. Są tam przedstawiciele z Ameryki Południowej, z Afryki, z Australii, ale też z tych państw, gdzie w Europie mieszka najwięcej Polaków. To myślę, że dzisiaj rozpoczęcie pewnego dialogu, kolejny krok pokazujący, jak władze Polski, jak pan prezydent, jak senat, jak marszałek senatu, jak pani premier chcą traktować i traktują Polaków. I właśnie ten fakt, że spotyka się Rada Konsultacyjna po raz pierwszy, że tu w Krynicy rozmawiamy o polityce państwa wobec Polaków za granicą, ale oni też dzielą się z nami swoimi doświadczeniami, o wiele rzeczy pytają. To kolejny dowód na to, jak ważne dla władz Polski są relacje z rodakami za granicą, jak ważne jest to budowanie wspólnoty, tej wspólnoty wszystkich Polaków, o których mówił w swoim inauguracyjnym wystąpieniu w trakcie zaprzysiężenia pan prezydent. Panie ministrze, ważne dla polityków, ważne dla pana prezydenta, dla pani premier, ale także bardzo ważne dla naszych Polaków, naszych rodaków rozsianych w różnych zakątkach całego świata, którzy przez wiele, wiele lat byli pozostawieni samymi sobie. Tak, ja mówiłem to dzisiaj w trakcie jednego z paneli, w których uczestniczyłem, panelu, w którym rozmawialiśmy o roli Kościoła, o kulturze, o języku. Mówiłem o tym, że mam takie wrażenie, że do niedawna tak naprawdę nasi rodacy mieszkający za granicą byli pewnym problemem, bo oni stwarzali sytuacje problemowe, konfliktowe często i tak jest przecież też do dzisiaj. Te problemy, które ich nurtują, są problemami, które stoją na drodze, być może można byłoby powiedzieć, lepszych stosunków bilateralnych czy stronnych, ale to się zmieniło.
daje tego dowód pan prezydent, zarówno właśnie w trakcie stronnych spotkań z przywódcami państw, ale też w trakcie swoich wizyt, odwiedzając tych Polaków, pokazując im, jak oni są dla Polski i dla pana prezydenta ważni, to dzięki temu mamy do czynienia z wieloma inicjatywami. Dzisiaj można byłoby powiedzieć, że na kanwie właśnie tych działań Polacy się aktywizują i mówiłem o tym też tutaj w Krynicy wczoraj, nawet aktywizują się w taki sposób, że wspierają politykę pana prezydenta. Myślę tutaj o naszych rodakach z Kanady czy z Wielkiej Brytanii, którzy wręcz apelowali do swoich premierów o to, by oni działali na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Polski. Myślę tutaj o tych decyzjach, które zapadały kilka tygodni temu w Warszawie na szczycie NATO. Polsce jest potrzebna silna Polonia, Polsce jest potrzebne, są potrzebni nasi ambasadorowie, którzy są rozsiani po całym świecie, a Polonii z kolei jest, dla Polonii jest bardzo ważne to, żeby wiedziała, że my to w Polsce dostrzegamy, że my chcemy z nimi rozmawiać i że my o nich nie zapominamy. Każda wizyta zagraniczna pana prezydenta to także spotkania z Polonią. Pan minister uczestniczy w tych licznych spotkaniach i także pytam się w tym naszym obszarze rodziny Radia Maryja. Jaką rolę rodzina Radia Maryja, słuchacze Radia Maryja, telewizji Trwam w tym ruchu polonijnym odgrywają? Ja myślę, że bardzo dużo i to jest jeden z tych przykładów środowisk, które można było powiedzieć delikatnie były do tej pory niedostrzegane, a można było powiedzieć trochę ostrzej, nawet zwalczane, ale ten symbol rodziny Radia Maryja widoczny na spotkaniach z panem prezydentem w różnych miejscach świata pokazuje właśnie, że ci, którzy są członkami tej rodziny, działają w ramach rodziny Radia Maryja, oni z jednej strony są osobami, które się modlą, które modlą się też za Polskę, żyją Polską, chcą, by ta Polska była silnym państwem i są dumni z tego, że Polska powoli takim państwem się znowu staje. Ja chciałem też powiedzieć, że już niedługo, 18 września, będzie takie następna możliwość dla spotkania się dużej grupy naszych rodaków. Pan prezydent będzie w amerykańskiej Częstochowie, tam w niedzielę będzie uczestniczył w Mszy Świętej, a tam będzie też spotkanie z Polonią. Jestem przekonany, że bardzo wielu członków kół rodziny Radia Maryja będzie tam obecnych. Wszystkich serdecznie na to spotkanie zapraszam. Panie ministrze, co ważne, ten kontakt z Polonią, którą musi być żywy i świadomy, także współpraca z Senatem, bardzo owocna między innymi, dotycząca także przeniesienia środków finansowych dotyczących funkcjonowania ośrodków polonijnych w różnych zakątkach całego świata. Te środki na mocy decyzji rządu powróciły z powrotem do Senatu. Tak, wokół tego i wokół tych haseł toczyła się też kampania parlamentarna. Przypomnijmy, taka była tradycja przez wiele lat, że to Senat sprawował opiekę nad Polonią, że tam były te środki, które miały wspierać naszych rodaków za granicą i to decyzją Koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, decyzją bardzo kwestionowaną przez środowiska polonijne w poprzednim parlamencie zostało przeniesione do MSZ-u. Marszałek Karczewski mówił o tym, że te pieniądze powinny wrócić i wróciły do Senatu i to jest rzecz, na którą nasi rodacy za granicą czekali, a widać to, że Senat, sprawując opiekę nad rodakami, stara się o to, żeby właśnie te relacje, ja myślę, że i tak jest też wniosek, jeden z tych wniosków z tych naszych spotkań i dyskusji, że najważniejsze są relacje, najważniejszy jest kontakt, najważniejsze jest to, żeby te działania właśnie propolskie, żeby ich było jak najwięcej, ale żeby one były dostrzegane i nagradzane właśnie w jakikolwiek sposób przez polskie władze, bo wtedy tym, którzy to robią, robią to przecież społecznie, oni będą widzieli, że to jest cel. Nie tylko te owoce na miejscu, ale też to, że w tej umiłowanej przez nich ojczyźnie władza widzi to i władza ich w tych działaniach wspiera. I w tym wymiarze, panie ministrze, ruszyła także repatriacja, Karta Polaka, otwartość państwa polskiego.
na swoich rodaków, których de facto Polska opuściła. Tak, tych działań, które są podejmowane, jest bardzo wiele, bo przecież jeszcze warto dodać inicjatywę pana prezydenta, tą, która ma sprowadzić polskie legitymacje dla uczniów polskich szkół, taki gest dla tych, którzy uczą się polskiego. Ja zawsze mówię o tym, że te dzieci mają dużo trudniej, bo normalnie ich rówieśnicy uczą się w szkole przez 5 dni, a oni w sobotę czy w niedzielę uczą się jeszcze dodatkowo, uczą się właśnie polskiego, polskiej religii, historii czy geografii. Tak więc tych działań, które są podejmowane na różnych szczeblach władzy, jest naprawdę bardzo dużo i to są kolejne dowody na to, jak nasi rodacy są dla nas ważni i jak wiele mamy jeszcze przed sobą do zrobienia właśnie przez te lata zaniechań. Panie ministrze, czyli rodzinę Radia Maryja Naszych Polaków zapraszamy na spotkanie z panem prezydentem do amerykańskiej Częstochowy. To najbliższe spotkanie, a zatem różnego rodzaju zakątki Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, może przedstawiciele także Kanady na to spotkanie dotrą. Mam nadzieję, że to będzie takie wielkie polskie święto, że będzie nas, Polaków, tam bardzo wiele. To też taki moment, w którym możemy się cieszyć i zamanifestować, że jesteśmy razem. Ostatnie takie duże spotkanie na kontynencie amerykańskim, w Ameryce Północnej, w Kanadzie, w Mississauga, no przeszło po prostu wszelkie oczekiwania i tam rodzina Radia Maryja była bardzo silnie reprezentowana. Był też ojciec Jacek Cydzik. Widać rodzinę Radia Maryja i myślę, że to powinno wszystkich nas cieszyć. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za komentarz. Pozdrawiam panie ministrze i do usłyszenia. Szczęść Boże Ojcze. Bóg zapłać z panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem ministrem Adamem Kwiatkowskim, szefem gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Jacha, przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Szczęść Boże, panie pośle, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, dzień dobry ojcze, dzień dobry państwu. Panie pośle, pan poseł w Kielcach, nie tylko pan poseł, ale także przedstawiciele rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego ruszył w Kielcach. Ponad 600 wystawców z 30 krajów prezentuje nowoczesne militarne rozwiązania techniczne, sprzęty wojskowe, bowiem trwają 24. Międzynarodowe Targi Przemysłu Obronnego. Panie pośle, także Polska ma się czym poszczycić. Oczywiście. W tym roku imponująco wygląda Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego i to z kilku powodów. Po pierwsze, imponująca liczba wystawców. To rekord. To naprawdę robi się niezwykłe przedsięwzięcie. Po drugie, też chyba największą powierzchnię zajmuje reprezentacja polskiego przemysłu zbrojeniowego. PGZ rzeczywiście na tle innych wystawców ma się czym pochwalić. To dotychczas było tak po macoszemu przez rząd traktowany ten nasz przemysł. Tymczasem okazuje się, że mamy się czym pochwalić. To mamy sprzęt, mamy inżynierów, mamy naukowców, którzy przygotowują bardzo dobry sprzęt. Myślę, że te targi potwierdzą sukces polskiej grupy zbrojeniowej, ale i również polskich wystawców.
Ja mam szczególną przyjemność, pozwolę sobie na prywatę, jako że Kielce to moje rodzinne miasto, tutaj mieszkała moja mama, moje rodzeństwo mieszka nadal i cieszy mnie, że Kielce tak pięknie się rozwijają. Marzy mi się, żeby się nasz Stargard, mój Stargard tak rozwijał. Panie pośle, te targi to także bardzo konkretna refleksja dotycząca wyzwań, które stoją przed polską armią. Wiemy, że tych wyzwań jest bardzo wiele, dotyczących zarówno modernizacji polskiej armii, jak i również rozszerzenia działalności w stanie liczbowym. Tak, to temu ma służyć ta idea, temu ma służyć również taka bardzo kompetentna wystawa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Chcemy innym przedsiębiorcom, ale także klientom, potencjalnym klientom pokazać, że w Polsce nasi przedsiębiorcy potrafią produkować nowoczesny sprzęt dla armii, sprzęt, z którego możemy być dumni. I cieszę się, że mogę wziąć oczywiście w tym udział. To świadczy o tym, że jednak Polska jest i z dobrej kondycji, polski przemysł jest w dobrej kondycji i jestem przekonany, że będzie się jeszcze szybciej rozwijał. No, służyć temu będzie również polityka kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, która jest nastawiona przede wszystkim na promocję polskiego przemysłu zbrojeniowego, a także, co wielokrotnie podkreślał minister obrony narodowej, pan Antoni Macierewicz, że we wszelkich zakupach dla polskich sił zbrojnych, czy to będą lokowane w polskim przemyśle zbrojeniowym, czy też będziemy zmuszeni zakupić za granicą, polski przemysł zbrojeniowy ma w tym partycypować, ma również on zyskać nowy taki impuls rozwojowy, nowy skok technologiczny i organizacyjny. Panie pośle, i tutaj ważna dyskusja, która się toczy. Jaka przyszłość przed Karakalami? Wiemy doskonale, niejednokrotnie o tym rozmawialiśmy, że ten przetarg przez obecny rząd, pani premier Beaty Szydło, w tym wymiarze obrony narodowej, także przez pana ministra Antoniego Macierewicza, w tym także przez Sejmową Komisję Obrony Narodowej, jest postrzegany raczej z niekorzyścią dla państwa polskiego. Tak, tutaj nie ma wątpliwości, że przetarg, jaki wstępnie przygotowano jeszcze przez rząd Platformy Obywatelskiej i prezydenta Komorowskiego, był z wielką niekorzyścią dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale i również dla sił zbrojnych, bo on wyglądał w sposób następujący. Nie tylko jesteśmy w całości uzależnieni od dostawy od dostawcy zagranicznego, ale i również w tym bardzo istotnym całym życiu produktu, jak to ekonomiści mówią, czyli przez cały okres eksploatacji takiego sprzętu, to jest 30-40 lat, będziemy uzależnieni od pierwotnego producenta. To z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa również była niekorzystny kontrakt. Nawet jeżeli, co dalej, no nawet jeżeli dojdzie do podpisania kontraktu, to sytuacja polskiego przemysłu zbrojeniowego i sił zbrojnych będzie zupełnie inna, bo polski przemysł zbrojeniowy nawet w tym kontrakcie będzie musiał partycypować w sposób bardzo istotny. Nieporównywalny z tym, co zaproponowali Francuzi w pierwszej wersji. Panie pośle, kolejny temat bardzo ważny dotyczący polskiej obronności to także ruszająca obrona terytorialna. Tak jest. I to widać również na targach. Polski przemysł zbrojeniowy przedstawia bardzo bogatą ofertę dedykowaną czy kierowaną pod potrzeby obrony terytorialnej. Bo obrona terytorialna ma dostać sprzęt nowy, perspektywiczny, a nie tak jak niektórzy wieszczyli wcześniej, że to będzie na jakiejś broni z demobilu, czyli wycofywanej z wojsk operacyjnych. To ma być nowy sprzęt, specjalnie pod potrzeby specyficzne, inne potrzeby niż wojsk operacyjnych,
skierowane właśnie dla żołnierzy obrony terytorialnej. Panie pośle, zatem czy te targi stają się swoistego rodzaju światełkiem w tunelu dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, także w kontekście możliwości eksportowania naszej produkcji? No, to idzie w tym kierunku. Przecież w trakcie tych targów jest wielu wizytujących. To są przedstawiciele Ministerstw Obrony Narodowej, nie tylko naszych sojuszników, ale i potencjalnych klientów. To są żołnierze z różnych państw. Zresztą jak tutaj poruszam się, spotykam się z producentami różnego sprzętu, to widzę mundury prawie z całego świata i to mnie cieszy. To znaczy, że to nie jest lokalna jakaś inicjatywa Polski czy Kielc, ale to się robi światowe miejsce spotkania dostawców i potencjalnych klientów. Panie pośle, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę, dziękuję za ten komentarz. Komentarz powiem, będziemy oczywiście do tych zagadnień powracać. Bardzo gorąco pozdrawiam. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Panem Bogiem. Rozmawialiśmy, drodzy Państwo, z panem posłem Michałem Jachem, posłem Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Kończymy audycję Aktualności Dnia. Jest godzina 14. Z Państwa doma gości Radio Maryja. Zakończyło się pierwsze merytoryczne posiedzenie Komisji Śledczej w sprawie afery Amber Gold. Posłowie uzgodnili sposób działania komisji, a także sposób pozyskiwania dokumentów koniecznych do dalszego procedowania sprawy. Komisja rozpocznie pracę od współpracy z prokuraturą, która posiada najszerszy materiał dotyczący sprawy Amber Gold. Jednocześnie członkowie zespołu zwrócą się do wszystkich instytucji wymienionych w uchwale o powołaniu Komisji Śledczej o przysłanie dokumentów. I jak zapewniła przewodnicząca komisji poseł Małgorzata Wasserman, prace będą odbywać się w jak największej jawności. Co za tym idzie, będziemy zwracać się do tych instytucji o zwolnienie zarówno dokumentów, jak i świadków z obowiązującej ich tajemnicy. Część tych osób będziemy mogli zwalniać samodzielnie. W związku z powyższym, tam gdzie uzyskamy te zwolnienia, Państwo oczywiście będziecie mieć prawo być obecni przy tych przesłuchaniach. Tam, gdzie nie będzie takiej możliwości z przyczyn prawnych, będą to posiedzenia przy drzwiach zamkniętych. Podjęliśmy decyzję co do ustalenia liczby stałych doradców. Na ten moment przyjęliśmy propozycję 11 osób i oczywiście mamy konkretne kandydatury. Kolejne posiedzenie Komisji Śledczej w sprawie Amber Gold odbędzie się w przyszłą środę. Sejmu dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła bez zmiany stopy procentowe, poinformował w komunikacie Narodowy Bank Polski po zakończonym dziś dwudniowym posiedzeniu Rady. Tym samym stopa referencyjna pozostanie w wysokości 1,5%, stopa lombardowa 2,5%, stopa depozytowa 0,5%, a stopa redyskontowa weksli 1,75%. Decyzja jest zgodna z oczekiwaniami ekonomistów. O godzinie 16 odbędzie się konferencja prasowa, na której przedstawione zostanie uzasadnienie decyzji Rady. Ostatni raz Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe w marcu 2015 roku, obcinając wtedy wszystkie o 50 punktów bazowych. Ambasadorowie państw Unii Europejskiej zdecydowali o przedłużeniu o kolejne pół roku sankcji wizowych i finansowych wobec Rosji w związku z konfliktem na wschodzie Ukrainy, poinformowały źródła unijne. Restrykcje w formie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej oraz zamrożenia aktywów mają obowiązywać przynajmniej do 15 marca 2017 roku. Obejmują one 146 osób, rosyjskich polityków, wojskowych oraz ukraińskich separatystów, odpowiedzialnych za podważenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Jest wśród nich kilka osób z bliskiego otoczenia prezydenta Rosji Władimira Putina. Zamrożenie aktywów dotyczy 37 firm i organizacji. Decyzja ambasadorów wymaga jeszcze zatwierdzenia przez rządy państw unijnych. Dziś
wieczorem rozpoczną się letnie igrzyska paraolimpijskie w Rio de Janeiro. W biało-czerwonych barwach zaprezentuje się 90 sportowców. Reprezentanci z Polski wystartują w 13 z 23 dyscyplin. W igrzyskach w Brazylii łącznie weźmie udział 4300 sportowców ze 175 krajów. 4 lata temu na paraolimpiadzie w Londynie reprezentanci z Polski zdobyli 36 medali, 14 złotych, 13 srebrnych i 9 brązowych. Tym samym zajęliśmy 9 miejsce w klasyfikacji medalowej. Robert Szaj z Polskiej Fundacji Paraolimpijskiej mówi, że nadzieje na szanse medalowe na tych igrzyskach są ogromne. Największe szanse medalowe, jakie mamy, to oczywiście lekkoatletyka, w której jesteśmy jednym z najlepszych zespołów na świecie. Tutaj nasi sportowcy przygotowują się w wielu konkurencjach. To są konkurencje techniczne, pchnięcie kulą, rzut maczugą, oszczepem, ale też konkurencje biegowe, w których w kilku dyscyplin mamy szansę, myślę, że na najwyższe stopnie, na podium podczas igrzysk paralimpijskich w Rio. Oczywiście liczymy też na naszych tenisistów stołowych, Natalią Partyką na czele, więc to są te najważniejsze dyscypliny. Oczywiście są też pozostałe dyscypliny typu szermierka, w której też mamy szansę na medale. Igrzyska paraolimpijskie w Rio de Janeiro potrwają do 18 września. Na koniec serwisu jeszcze dobra informacja o pogodzie. W najbliższych dniach możemy spodziewać się wakacyjnej aury. Klimatolodzy nie wykluczają, że może to być najcieplejszy wrzesień od kilku lat. Polska jest w zasięgu wyżu w polarnomorskiej masie powietrza. Temperatura w kolejnych dniach na południowym zachodzie i w centrum kraju może przekroczyć 30 stopni. Na pozostałym obszarze Polski od 26 do 27 stopni. Tylko na krańcach północnych, północno-wschodnich nieco niższa temperatura do 25 stopni, mówi klimatolog Rafał Maszewski. Na niebie mało chmur, dużo słońca. Padać nie będzie. Dopiero w niedzielę na krańcach zachodnich być może jakaś burza, przelotny deszcz się pojawi, ale w kolejnym tygodniu te ciepłe masy powietrza powinny nadal przeważać. No, miejscami może temperatura nieco spaść, ale jednak zdecydowanie będzie nadal zbyt ciepło jak na wrzesień, także wrzesień jak na razie, tak patrząc na średnią temperaturę, no to idzie na rekord. Nie wiemy, co będzie w drugiej części miesiąca, no ale jeżeli nie będzie dużego ochłodzenia, to może być to najcieplejszy wrzesień od dłuższego czasu, od co najmniej kilkunastu lat. Warunki biometeorologiczne będą raczej korzystne. W miejscach najcieplejszych może pojawić się zmęczenie. Meteorolodzy przypominają, że w tym czasie trzeba pić dużo wody i nosić nakrycie głowy. Były to wiadomości na antenie Radia Maryja i w internecie. Dziecko w kościele i demokracji. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, w których udział wezmą ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz dr Zenon Hanas. Początek rozmów w telewizji trwamy o godzinie 18.15. Kontynuacja w Radiu Maryja o 21.30. Serdecznie zapraszamy. Współpracownicy, apostolska rodzina Radia Maryja. 8 września, w święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, rozpoczynamy po raz pierwszy w naszym sanktuarium nowennę pompejańską. Modlić się będziemy o pokój dla świata, ojczyzny i dla naszych rodzin. Program nabożeństwa będzie następujący. Godzina 12, Eucharystia w Kościele Głównym. O godzinie 13.30 nowenna pompejańska w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu, to jest na parterze. Nowenna będzie odprawiana codziennie od 8, a więc od święta narodzenia Najświętszej Maryi Panny w czwartek, do 31 października, 54 dni. Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich, którzy poprzez różaniec chcą powierzyć Matce Najświętszej swoje prośby i dziękczynienia. Więcej informacji na temat nowenny pompejańskiej pod numerem telefonu, sanktuaryjnego telefonu 693
693-168-247. Powtarzam, 693-168-247. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dziękujemy ojcu Kustoszowi Andrzejowi Laskoszowi i ojcu Władysławowi Bodzionemu, którzy posługują w sanktuarium, za tę piękną inicjatywę i za tę nowennę. Uwaga, wszyscy zainteresowani bractwem świętego Jana Pawła II. Spotkanie sympatyków oraz zainteresowanych bractwem z Torunia i okolic odbędzie się w najbliższy piątek, 9 września. O godzinie 18:00 msza święta w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Toruniu, a następnie spotkanie. Zapraszamy każdego, kto pragnie poznawać postać największego z rodu Słowian i Polaków, świętego Jana Pawła II. Dziesięć minut po godzinie 14:00 przed nami modlitwa popołudniowa z liturgii godzin. Tom czwarty liturgii godzin, tydzień trzeci, hymn rozpoczynający się od słów już światło słońca na niebie, strona 506, natomiast jeżeli chodzi o psalmodię, strona 804 i strony kolejne. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Już światło słońca na niebie ku zachodowi się chyli, lecz jeszcze dzień nieskończony i wiele trudu nas czeka. Wysłuchaj, Boże Baranku, wołania ludzi zmęczonych i przyjmij żmudny wysiłek na czyste złoto miłości. Choć zewsząd gwar nas otacza i świat przywabia złudami, szukamy Twej obecności i mocy z krzyża płynącej. Niech Tobie z Ojcem i Duchem na zawsze będzie podzięka za obietnicę Królestwa, gdy nas pokojem obdarzysz. Amen. Kto idzie za mną, nie chodzi w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia. Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie, i światłem na mojej ścieżce. Przysiągłem i postanawiam przestrzegać tych sprawiedliwych wyroków. Panie, bardzo jestem udręczony. Zachowaj mnie przy życiu, jak mi obiecałeś. Przyjmij, Panie, ofiary ust moich i naucz mnie Twoich wyroków. Moje życie jest wciąż w niebezpieczeństwie, lecz prawa Twego nie zapominam. Grzesznicy zastawili na mnie sidła, lecz nie zboczyłem od Twoich postanowień. Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki, bo są radością mojego serca. Nakłaniam swoje serce, by wypełniało Twe ustawy na wieki i na zawsze. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Kto idzie za mną, nie chodzi w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia. Ja jestem ubogi i nędzny. Boże, pośpiesz mi z pomocą. Racz mnie wybawić, Boże. Panie, pośpiesz mi z pomocą. Niech się okryją rumieńcem wstydu ci, którzy godzą na moje życie. Niech ustąpią okryci wstydem ci, którzy z moich nieszczęść się weselą. Niech odstąpią okryci hańbą, którzy drwią ze mnie. Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, którzy Ciebie szukają. Niech zawsze mówią, Bóg jest wielki, ci, którzy pragną Twojej pomocy. Ja zaś jestem ubogi i nędzny. Boże, pośpiesz mi z pomocą. Tyś wspomożyciel mój i wybawca. Nie zwlekaj więc, Panie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ja jestem ubogi, nędzny. Boże, pośpiesz mi z pomocą. Bóg nie sądzi z pozorów, lecz wydaje sprawiedliwe wyroki. Wysławiamy Cię, Boże, wielbimy. Chwalimy Twoje imię, rozgłaszamy Twe cuda. Gdy ja porę wyznaczę, odbędę sąd sprawiedliwy. Choćby się zachwiała ziemia z wszystkimi mieszkańcami, ja umacniam jej filary. Mówię zuchwalcom, nie bądźcie zuchwali, a do bezbożnych nie podnoście głowy. Nie podnoście głowy przeciwko niebu, nie mówcie zuchwale przeciw Bogu. Bo sąd nie przychodzi ze wschodu czy zachodu, ani z gór, ani z pustyni. Lecz sam Bóg jest sędzią. Jednego poniża, drugiego wywyższa. Bo w ręku Pana jest kielich, pieniący się przyprawionym winem. On z niego nalewa, aż do dna go wypiją. Pić będą wszyscy.